Wysoki, przystojny blondyn w jaskrawo-żółtej marynarce wtargnął do cichej biblioteki, rozglądając się z zaciekawieniem. Jego wejście wywołało falę szeptów i dezaprobujących spojrzeń. – Hej, kochani, co powiecie na spontaniczny festiwal poezji? – zawołał entuzjastycznie, machając rękami. Bibliotekarka, drobna kobieta w okularach, podeszła do niego szybkim krokiem. – Proszę pana, tu obowiązuje cisza – syknęła. – Och, przepraszam – szepnął nieco zbity z tropu. – A może by tak? Ciche czytanie? Z podziałem na kategorie i oceną stylistyczną? Bibliotekarka uniosła brew. – Cóż to? Interesujący pomysł, ale najpierw musi pan wypełnić formularz członkowski w trzech kopiach. Londyn westchnął, ale posłusznie usiadł przy biurku. Przez następną godzinę mozolnie wypełniał rubryki, co chwila prosząc o nowy długopis, bo poprzedni przestawał pisać. – To jak z tym festiwalem? – zapytał z nadzieją, oddając formularze. – Oczywiście – odpowiedziała bibliotekarka z lekkim uśmiechem. – Jak tylko przejdzie pan szkolenie z katalogowania i obsługi systemu RFID. Zaczynamy za 15 minut. Odważne pomysły charyzmatycznego gościa cichej biblioteki. Czy da się ją ożywić? Ingres Słońca w znak Panny nastąpi o 16:55, czyli Słońce wejdzie w znak Panny o tejże właśnie godzinie 22 sierpnia bieżącego roku. To tutaj mamy, zaraz pokażemy, gdzie jest nasze Słońce, tutaj na początku znaku Panny. Charakter tego, jak Słońce w Pannie się zachowuje, mam nadzieję, oddała historyjka. Bardzo będę wdzięczna za łapkę w górę. Zachęcam do dalszej uwagi. To jest troszkę dłuższy horoskop, dlatego że Słońce, ingresy Słońca są dość istotne, więc te horoskopy są trochę ważniejsze. Będzie oczywiście do niego quiz, dlatego trzeba troszkę uważać. Kogo dotyczy najbardziej, jeśli chodzi o takie osobiste kwestie? No na pewno wasze urodziny, wszystkich panien w tym roku. W tym miesiącu, znaczy w miesiącu, którym ono, to Słońce, przez ten miesiąc będzie w waszym znaku. No więc oczywiście każdego dnia po kolei, każdy, no, urodziny astrologiczne niekoniecznie pokrywają się z urodzinami tymi nominalnymi. To jest czasami dzień później, czasami dzień wcześniej, czasami ten sam dzień. To zależy od tego, w którym Słońcu mieście Słońce, w którym stopniu mieście Słońce urodzeniowe. No i teraz jak to się ponakłada na tą siatkę, kiedy to Słońce bieżące odwiedzi wasze Słońce urodzeniowe. Oczywiście nadal pisząc dzień, miesiąc i rok w komentarzu dostaniecie ode mnie pozycję swojego Słońca urodzeniowego. Jeśli dodacie godzinę i miejsce, dostaniecie więcej informacji. A tutaj wracając, no oczywiście panny będą miały każdy gdzieś tam ten jeden dobry dzień urodzinowy w tym miesiącu. Logicznie rzecz biorąc, które się urodziły na początku, no to na początku i potem proporcjonalnie dalej, tak? A z kolei te osoby, które mają Słońce w rybach, będą miały jeden bardziej kiepski dzień, bo to będzie opozycja do ich Słońca urodzeniowego, ale to nie są jakieś strasznie ciężkie aspekty. W prognozach urodzeniowych o tym oczywiście mówię dla każdego z tych znaków. W zasadzie jeszcze będą w jakimś sensie dotknięte skorpiony, strzelce, koziorożce, byki, bliźnięta i raki, strzelce i bliźnięta negatywnie, pozostałe pozytywnie. To nadal jest kwestia jednego dnia. W każdym z horoskopów miesięcznych te tranzyty są uwzględniane. Można sobie tam o nich posłuchać. A wracając już do naszego takiego generalnego horoskopu, który tutaj mamy wyliczony dla Polski, w ogóle Słońce w Pannie powoduje, że na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z pracą, zdrowiem oraz codziennymi obowiązkami, stawiając na dokładność, organizację i praktyczność. Skoncentrujemy się zatem na poprawie efektywności funkcjonowania instytucji publicznych, zarządzaniu zasobami oraz ochronie zdrowia. Mówię w kraju, tak? Te działania mają na celu podniesienie jakości naszego życia poprzez dbałość o szczegóły i precyzyjne planowanie. Możliwe też stworzenie jakiegoś projektu edukacyjnego, którego celem jest rozwój umiejętności praktycznych oraz podejście analityczne. No coś, czego w naszych szkołach nigdy dotąd nie uczono. Może coś się akurat zmieni. Tym bardziej,
że będzie to Słońce później w dziewiątym domu, przynajmniej od połowy miesiąca. A dziewiąty dom to jest edukacja, wprawdzie wyższa, ale jednak. I tutaj wracając właśnie, że ono jest teraz w tym domu ósmym, bo tutaj mamy ósmy dom, to podkreśla kwestie związane z finansami wspólnymi, z transformacją oraz głębokimi przemianami i skłania do działania w sferze zarządzania zasobami i długoterminowymi inwestycjami. To czas intensywnych zmian w systemie podatkowym, ubezpieczeniowym oraz innych strukturach finansowych, bo to się wiąże właśnie z naszymi wspólnymi dobrami. Miejmy nadzieję, że te działania przyniosą nam finansową stabilizację w końcu oraz wprowadzą większą odpowiedzialność władz w zarządzaniu zasobami krajowymi, czyli tak naprawdę naszymi. Nasze Słońce oczywiście tutaj też, jak w przypadku wejścia Westy, która wczoraj była omawiana, jest w koniunkcji tutaj z gwiazdą Regulus. To jest, ono jest 0,0, gwiazda Regulus jest 0,10, praktycznie w tym samym miejscu. I gwiazda Regulus tutaj tak samo, jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd, dodaje prestiżu i autorytetu, co oznacza, że zmiany w strukturach finansowych i inwestycjach będą przeprowadzone pod silnym, charyzmatycznym przywództwem. Tam też w tym horoskopie o weźcie się te cechy pojawiały, pokrywa się, może coś z tego będzie. W rezultacie te reformy będą nie tylko efektywne, ale także wzbudzą zaufanie i szacunek społeczeństwa, czyli nas, bo będziemy w nich widzieli drogę do normalności, której nam tak bardzo brakuje. Tutaj też Słońce tworzy koniunkcję z Westą, tylko ta Westa tutaj jeszcze jest w Lwie, bo te filmy się trochę w innej kolejności pojawiają ze względu na długość trwania tych, że tak powiem, zjawisk. Więc o tej koniunkcji Słońca z Westą już mówiłam w poprzednim filmie o Weście, więc tutaj już tylko powtórzę, że jest to taki czas skupienia się na fundamentalnych priorytetach i wartościach. A to całe stellum Westy, Słońca i Regulusa w domu ósmym, tutaj w tym horoskopie już tylko, dodaje element dyscypliny i zaangażowania. Westa, będąc boginią ogniska domowego i poświęcenia, wnosi do tego układu intensywną koncentrację na praktycznych i efektywnych rozwiązaniach, co każe gruntownie przemyśleć każdy krok na drodze reform finansowych, co wyjdzie im tylko na zdrowie. I jako, że jest to horoskop ingresu, będziemy brać pod uwagę troszkę więcej rzeczy. Słońce tworzy trygon z ascendentem, więc sposób, w jaki się teraz zaprezentujemy, będziemy postrzegani, będzie spójny z naszymi wewnętrznymi wartościami i celami. To czas optymizmu, wzrostu konstruktywnych działań, w zgodzie ze sobą. Decyzje i polityka rządu będą skuteczne i dobrze przez nas odbierane, co też zwiększy naszą popularność i wpływy na arenie międzynarodowej. Zawsze jedność w społeczeństwie robi go silniejszym, w związku z czym inni postrzegają takie społeczeństwo bardziej poważnie. Mamy szansę zatem zyskać szacunek, uznanie za swój wkład w sprawy globalne, kreatywność lub też innowacyjność. Uwzględniając Słońce w ósmym domu, w tej konstelacji, w tym trygonie, te działania podejmowane na rzecz finansowych i strukturalnych reform spotkają się z naszym szerokim poparciem. Będziemy je uważali za zgodne z oczekiwaniami, czyli to tak jakby się dalej pokrywa, idzie w zgodzie z tym samym duchem. Żeby nie było za słodko, Słońce, tak jak i Westa, tworzy kwadraturę z Uranem. Tutaj Uran też jest oczywiście w byku, a coś mi tutaj za blisko weszło, ale w domu piątym. Sama kwadratura Słońca z Uranem w takim horoskopie zbiorowości daje wiele intensywnych napięć i wyzwań związanych z potrzebą wprowadzenia zmian oraz przebudowy struktur społecznych i politycznych. Często przynosi niespodziewane wydarzenia i rewolucyjne impulsy, które prowadzą do starć między tradycyjnymi autorytetami a nowatorskimi pomysłami. Idące za tym dynamiczne zmiany
będą od nas wymagały elastyczności i otwartości, abyśmy sprostali własnym oczekiwaniom i potrzebom, że my chcemy tych zmian, ale trzeba będzie być konsekwentnym w ich przeprowadzeniu. I trzeba wiedzieć, czego się tak naprawdę chce, bo my wiemy, co chcemy w takim ostatecznym rozrachunku, natomiast nie do końca i nie zawsze wiemy, jak chcemy tego dokonać, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić, a tutaj trzeba będzie sobie na takie pytania odpowiedzieć i wybrać którąś drogę i jeszcze nią konsekwentnie podążyć. No więc tak, tutaj bardziej już tak, biorąc pod uwagę domy tych planet, no Słońce jest w 8 domu, Uran, jak już mówiłam, w byku w 5 i kwadratura między nimi daje właśnie to, że te napięcia między tym starym a nowym będą szczególne między, pojawią się szczególnie między finansowymi reformami i zarządzaniem wspólnymi zasobami, a kreatywnością, rozrywką i kwestiami związanymi z młodzieżą, dziećmi nawet bardziej. Energia Urana w 5 domu wskazuje na potrzebę innowacyjnych i oryginalnych rozwiązań w dziedzinach właśnie związanych z kulturą, edukacją i twórczością, co będzie się kłóciło z planem reform finansowych. Będziemy musieli wypracować rozwiązania, które pogodzą potrzeby zarządzania zasobami z uwzględnieniem potrzeb środowisk kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Innymi słowy, prawdopodobnie te zmiany finansowe będą w jakiś sposób chciały przyciąć to i owo dla tych kulturalnych, twórczych, mam nadzieję, że już nie dla edukacyjnych przynajmniej. Ascendent mamy w koziorożcu tego horoskopu, co sugeruje pragmatyczne, poważne i zorientowane na cel podejście do spraw narodowych, dążenie do stabilności, tradycji, długoterminowych osiągnięć. Skupimy się na budowaniu silnej struktury państwowej, zadbamy o wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, kładąc nacisk na odpowiedzialność, dyscyplinę i ciężką pracę w dążeniu do naszych celów. Możliwe opóźnienia w realizacji niektórych planów, ale z korzyścią dla ich solidności. I tutaj znowu ważne jest to, że ta solidność jest nam oczywiście bardzo potrzebna. Ta stabilność też, taki spokój, logika, zaplanowanie koziorożca tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest ten taki też nurt zatwardziały, tak? I on z jednej strony dba o to, żeby było solidnie, ale z drugiej strony też trzyma się cały czas tego samego starego, nie wpuszczając nowego. I to będzie też trochę problem. Medium Kaeni mamy w Skorpionie. Skorpion to znak z kolei związany z transformacją, śmiercią i odrodzeniem. Stąd przed nami trudne, ale niezbędne jednak zmiany prowadzące do wzmocnienia. Możemy być postrzegani jako kraj zdolny do regeneracji po konfliktach. No konflikty będą, na pewno. Władze będą dążyły, kierując się w dużej mierze silnymi emocjami, do utrzymania kontroli nad zasobami i polityką, również zakrojono na znacznie większą skalę walka ze szpiegami. No coś się może wydarzy znowu na tym polu, bo to tak przemrukują, pomrukują, nie wiadomo w sumie o co chodzi, a no pewnie coś na rzeczy jest. Liderzy rozwiną nasze wpływy polityczne i gospodarcze, a walka z kryzysami nas umocni. Choć my ciągle walczymy z kryzysami, nie wiem, czy nas to jak na razie odpowiednio umocniło. Miejmy nadzieję, że tak. Dziękuję wszystkim wspierającym. Zachęcam do dalszego aktywnego wspierania. Guzik wspieraj, guzik podziękuj. To są takie najbardziej efektywne formy wspierania kanału. No niezbędne, żeby on przetrwał, bo każdy za swoją pracę chce dostać wynagrodzenie i ja też bym tak chciała. Dziękuję za komentarze. Wklejanie takich samych komentarzy niestety jest wyłapywane przez boty i użytkownicy są blokowani. Ja nie mam na to żadnego wpływu, mnie nie jest naprawdę wszystko jedno, ja doceniam każdy wkład, ale niestety to trochę mija się z celem, jeżeli ktoś tak robi, a wiem, że są takie osoby, no to potem one znikają po prostu, bo i komentarze znikają, i osoby znikają, bo boty takie rzeczy wychwytują. Szkoda pracy, szkoda czasu. Lepiej napisać cokolwiek, tych parę 7 słów, no bo podobno tyle ma być minimum, niż no tak popracować, a to potem i tak jest wyrzucone. Bynajmniej nie przeze mnie. Dziękuję subskrybentom, zapraszam następnych powiadomienia też warto sobie ustawić.
udostępnić na swoich mediach społecznościowych, jeżeli ktoś ma znajomych, którzy mogą się czymś takim zainteresować. Każdy like też jest bardzo cenny. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.